Dzień dobry wszystkim, z tej strony Diana. Dzisiaj ogólnie rozmawiamy o Henryku Sienkiewiczu. Sienkiewicz jest okej! Ocenianie kształtujące w praktyce! Tu przy Placu Wolności. W dniach 14, 16, 17 kwietnia 1880 roku czytał nowelkę Za chlebem na pamiątkę pierwszego pobytu w Poznaniu. Czy wiecie, że... Henryk Sienkiewicz miał tylko 154 cm wzrostu. Podczas ostatniego egzaminu w warszawskim gimnazjum Sienkiewicz napisał 3 prace za siebie oraz 3 kolegów. Czy wiecie, że kiedy Henryk Sienkiewicz wydawał książki, nie było praw autorskich, dzięki czemu tłumacze mogli je przetłumaczać bez jego zgody? Zagranicznej widowni często nie podobały się jego książki właśnie ze względu na złe ich tłumaczenie. Czy wiecie, że Henryk Sienkiewicz miał 3 żony i jedną narzeczoną, z czego każda z nich nazywała się Maria? Zapraszamy do muzeum! Pierwsze muzeum powstało w Oblęgorku, czyli miejscowości, gdzie Henryk Sienkiewicz żył ze swoją rodziną. Drugie muzeum powstało w Woli Okrzejskiej, czyli miejscu, gdzie Henryk Sienkiewicz się urodził. Z kolei nasze muzeum, Muzeum w Poznaniu, jest muzeum najmłodszym. My mówimy, że bardzo wyjątkowym, ponieważ pomimo tego, że Henryk Sienkiewicz tutaj nie mieszkał, tutaj się nie urodził, to właśnie w Poznaniu żył człowiek, który pasjonował się życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza. Kto to był? To był właśnie ten człowiek, Ignacy Moś. Najważniejszą nagrodą, którą Henryk Sienkiewicz otrzymał, jest Nagroda Nobla. Otrzymał ją w 1905 roku z rąk króla szwedzkiego. Na naszej wystawie możecie zobaczyć replikę medalu i kopię dyplomu. Dlaczego nie są to oryginały? Ponieważ oryginały zaginęły w czasie II wojny światowej. Wie pan może gdzieś muzeum Henryka Sienkiewicza? Tutaj jest. Świetnie, dziękujemy za to. Założone zresztą przez pana Kursia, nie mylę nazwiska, tak. Który po prostu
był wielkim propagatorem Sienkiewicza, który w Poznaniu bywał parę razy. I jeżeli was to interesuje, to Skrzetuski z Potopu leży na wzgórzu Świętego Wojciecha i to był obraz tego rycerza. Dobrze, dziękujemy bardzo. Brawa pana, świetnie! Czego się dzisiaj nauczyłaś? Że dzieci Henryka Sienkiewicza mieli na imię Henryk Józef i Jadwiga. Co ci się przyda w życiu? Fakt, że jedna z żon Sienkiewicza była adoptowana. Co ci się najbardziej podobało? Wszystko! Było bardzo fajnie. Nauczyłem się dużo o życiu Henryka Sienkiewicza. Ja się dowiedziałem, że przez łamane serce można stać się sławnym. I brawo dla wszystkich. Nie chodziło, że on tak pisał.